Witam. Dziś w naszej redakcji gościmy zespół No Brothers. Zespół powstał w Nowym Sączu w 2014 roku z inicjatywy gitarzysty i kompozytora Artura Kmiecika. Za sobą ma liczne koncerty na naszej sądeckiej ziemi, ale nie tylko, bo w całej Polsce. Spotykamy się dzisiaj, aby zaprezentować Państwu płytę, pierwszą płytę zespołu No Brothers. Witam członków zespołu, Bożenę Górecką-Tokarczyk, wokal. Witam, dzień dobry. I Artura Kmiecika, kompozytora i gitarzystę. Witam serdecznie. Moi drodzy, pierwsza płyta nagrana, zespół No Brothers, myślę, że odniósł sukces poprzez wydanie tej płyty. Powiedzcie proszę, jaki rodzaj muzyki gracie i właściwie ile mamy utworów na tej płycie i czy to są wasze utwory, czy może covery, jak to wszystko wygląda? To są nasze utwory oczywiście, które sami skomponowaliśmy. Ja skomponowałem muzykę, Bożena napisała tekst. Na płycie znajduje się tych utworów 10. I myślę, że jest to jakiś właśnie nasz sukces, że ta płyta się w końcu ukazała. Przy czym muszę powiedzieć, że już w tej chwili jesteśmy w trakcie nagrywania drugiej płyty. Także bardzo dużo, bardzo ciężko pracujemy, tworzymy muzykę, gramy koncerty, naszą muzykę promujemy na koncertach i zapraszamy na te koncerty. Powiedzcie, jaka to jest muzyka, jaki rodzaj muzyki? Jest to muzyka rockowa, która nam w duszy gra, że tak powiem. Jest to muzyka, którą kochamy i no, mamy nadzieję, że bardzo ją wykonujemy prawdziwie. Rozumiem. Jeden utwór został nagrany w poszerzonym składzie, w składzie z kwartetem galicyjskim. Jak się ma muzyka rockowa i kwartet galicyjski? Jak to brzmi? Powiedzcie nam coś więcej o współpracy. No bardzo dobrze się nam współpracuje z kwartetem galicyjskim. Połączenie muzyki rockowej z takimi instrumentami symfonicznymi, bardzo fajnie to wychodzi. Jest na tej płycie właśnie jeden utwór i szykujemy się do koncertu, który zagramy właśnie z tym kwartetem smyczkowym, który będzie niebawem. Zagramy więcej utworów. Zagramy 5 utworów na koncercie. Zdradź nam, jaki to utwór, jak ten utwór się nazywa? Tak niewiele. 1 czerwca odbyła się premiera waszej płyty. Pierwszy koncert promujący odbył się 8 czerwca w kawiarni prowincjonalnej w Nowym Sączu. Kolejny 17 czerwca w klubie Aligator w Poznaniu. Jakie plany na przyszłość? Czy planujecie nagrać kolejną płytę? Tak, zdecydowanie nie stoimy w miejscu, nie siadamy na laurach. Cały czas pracujemy nad nowym materiałem, już sporo zrobiliśmy i mamy nadzieję, że do końca tego roku kolejna płyta będzie. A co z planów koncertowych, to 9 lipca, to jest sobota, godzina 19, zagramy koncert w Parku Strzeleckim. Również będziemy promować naszą płytę i zagramy tam z kwartetem smyczkowym właśnie, żeby było takie małe, fajne urozmaicenie. Zapraszamy Państwa na ten koncert najbliższy 9 lipca o godzinie 19 w Parku Strzeleckim, a teraz zapraszamy do wysłuchania krótkiego materiału muzycznego.